Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i kolejna część z cyklu Eternal Isle z moim wykonaniu. Boże, nie mogę się normalnie wysłowić czasem. Mryga oczkiem. Aż czuję to na plecach. Brr. O właśnie, oczy urosły. Boże, jak to wygląda strasznie. I co z tego mamy? Nasionka i... eyebulb. Mogę to zjeść? Nie mogę. Nic z tym nie mogę zrobić, więc dziękuję, do widzenia. Niepotrzebne mi to do niczego. Znaczy, prawdopodobnie mogę te cukierki czy coś tam, ale jakiś kolejna forma jedzenia, nie? Kochani, mam zarąbisty miecz, więc lecimy na Szczecin. Pamiętacie ostatnio, jak byliśmy bardzo dawno temu właśnie w Havenie? Jest plan. Idziemy na nowego bossa. Czekajcie, gdzie to kuźwa było? Haven? What the... End portal, Savanna, Blaze of... A Haven, jest, fioletowy. What? Zaraz, o, tu jest wejście, dobra. Lekkie takie, wiecie. Kuźwa, portal, idioto, przez ciebie rozwaliłem prawie. Wow, ale to daje. No nie no. Bardzo rozwaliłem. No nie do końca, ale niewiele brakowało. Pamiętać trzeba. Kuźwa! Maleńki! No. Dobra. Naszym dzisiejszym celem... Te mędy. Ogólnie rzecz biorąc... Pamiętacie na początku... Kuźwa, co tak pierdzielnęło? Gdzie on się podział? On czy gdzieś tu jest jeszcze, czy już... Chyba kaput. Pamiętacie... No proszę cię, no! Ja tu... Próbuję... Ajajaj, jeszcze zlagowało mnie. Ajajaj! Nic ciekawego, tylko to znowu to zielone. Znaleźliśmy dwie twierdze tutaj. Znaczy twierdzę jak twierdzę. Miejsca do spawnowania bossów. Jeden to był ten rock coś tam. Rider, slider czy coś takiego. Kuźwa. Więcej was matka nie miała. Chryste panie, co tu się dzieje? Czekajcie, bo mną te lepiej jak... Jeszcze się muzyka włączyła. No cudownie. Dobra. Znaleźliśmy na tej wieży takiej wysokiej. On tutaj nawet jest, zaraz mi się umarło ostatnio, bo że tak powiem, poleciałem na przeszpiegi przed odcinkiem, żeby zobaczyć, czy będę miał rację, wiecie, bo nie wiecie, jak, o co chodzi. Zrobiłem nawet coś ciekawego, bo tu wokół tego, tej wieży, na której jest ten altar, są spawnery. I teraz... O ty kuźwo! O ty cholero! Gin! Dziękuję. To się posypało. Expa. No proszę, no. Znowu mnie coś przyciąga. Ciemność! Nic nie widzę. Hej! Ale kurczaczka to widzę. I też życie mu zostało. Jest dużo jeszcze. No, jest spawner na przykład tego, co chcemy. Czyli to są te mędy niebieskie. I potrzebujemy od nich znaleźć serce. Serce, później wam pokażę, jak to wygląda. Więc spróbujmy. To jest niestety, z tego, co już wiem, szansa na wypadnięcie serca z nich powinno być 100%, a jest kuźwa coś zaniżone. Się zepsiute jest, no. Więc wypadałoby paru złapać. Nie. No, czekaj. Jest, dobra, koleś. Czekaj. Nie na... Dlaczego oni zawsze muszą... No i dokąd leci? Teraz mi cholera, wolar. O, właśnie, tego chciałem... Volare, uo, cantare, uo.
Nail blue, deep in toli blue. Felice, kuźwa, zostaw mnie. I jestem z powrotem, oczywiście, kochani, jakiś telefon mi tutaj... Dobra. Na czym ja to skończyłem? A, śpiewałem. No, w każdym razie tych... trzeba by wytłuc troszeczkę tych... W ogóle, a, właśnie, miałem hard pokazać wam. Hard. O, tak wygląda. Voliant Hard. I jeden leci, proszę państwa. I już nie żyje, on nawet jeszcze o tym nie wie. Chodź tu. No, zobaczcie. Oj. Cik. Od dołka trzeba. Myślicie, że dostał? Dupia. No. Nic. Widzę, że to dłuższa zabawa będzie. No niestety, kochani, tak to wygląda. Tak się zastanawiam. Jak tu ładnie. Och, jak tu przyjemnie. Kąsać się wśród fal, gdy szumi woda. Boże, co ja śpiewam. Za dobry humor dzisiaj mam. A spałem całe 3 godziny tylko normalnie. Dobra, czekajcie, poczekaj. Strategia. Tam jest jeden, bo znalazłem drugi, tam jest drugi. On jest 130 metrów. Tamten. Tamten 300, to tam polećmy. I liczmy, że się zespawnuje. Albo jednak w drugą. Bo tam byłem przed chwilą. Nie no, jak się już wszystko wygeneruje, słuchajcie, i się wczyta, to naprawdę to jest przyjemne, tylko strasznie wolno, widzicie, się wczytuje teksturka. O, jeszcze się odświeżyło. Dobra. Poczekamy chwilę na Volianta. Oj, nie. Tak, kurde, automaton, kurde, z regenem, tak? Regenerację, tak, owszem. Dzięki, nie. Trafiłem ostatnio tutaj. Oż kuźwa, no. Zostaw ty mnie w cholerę. A proszę. Per favore, chodź tutaj, proszę. I raz, i dwa. O, i dostałem. Co? Ale... Nie wiem, coś wypadło? To zielone to chyba był ten... gem. Oj, ja tu widzę niezły pier... Wow! Co to jest? Ale Voliant! Tak trochę... Takiego dużego Volianta to ja jeszcze nie widziałem. Myślicie, że zostanie? Czy już się zrespawnuje? Ale jaki bydlak wielki. Last Dev. Pewnie ucieknie. No ta. Ale sami widzieliście. Sami widzieliście. To było przeogromne. Cholera, szkoda. Big Voliant nadchodzi. No dobra, ale tak pitu. A tu się nic nie dzieje. Dobra, czekajcie. To przez te gnojki małe. A, właśnie, kochani, bo ostatnio... No i to nie jest dobre miejsce do zatrzymywania się. Dobra. Ostatnio, kochani, pisaliście, że Venom zmieniłbyś coś do latania innego niż nietoperz, co ma więcej życia i tak dalej. Kochani, spokój tam. Chciałbym. Możemy zmienić na Seekera. Zaraz, gdzie jest Seeker? To są te cholery, że tak powiem, wkurzające.
Tylko musi być to coś małego, bo żebym mógł się zmieścić w małych przestrzeniach. Proszę. Jak zmienię się w Seekera, on ma od cholery życia, przyznaję, ale zobaczcie. Nie mogę latać. Ogólnie mi się wydaje, że wszystkie postaci, kurna, z Eternal Iceless są kuźwa do bani. Koralus. Koralus. Wow. Bossy bym się pozamieniał, ale nie mogę. Zaraz, gdzie tu jest? No dobra, nie ma sensu w każdym razie się męczyć. Najpierw wyłączmy. Dobra. Okej. Więc kontynuując naszą wyprawę. A, i jeszcze druga rzecz, kochani, bo słusznie parę osób pisało, nie dużo, ale parę, że pojawiła się nowa wersja Eternal Iceless Automaton. Co ty kuźwa robisz? Chyba chcesz spaść! Ale to było chamstwo, Jezu, taki stoi sobie taki koleś i tak, o, co ja tu robię, ha, i nagle dostał kulkę i głup, coś mu do głowy strzeliło. If you know what I mean. No, w każdym razie, pojawiła się od jakiś czas temu nowa wersja Eternal Iceless z nowymi światami, z nowymi bossami i tak dalej. Sęk w tym, że to jest na 1.7 chyba bodajże 10 już. A to, co gramy, to jest na 1.7.2. I się zastanawiałem, czy zmieniać wersję i tak dalej, czy zostawić tak, jak jest. Doszedłem do wniosku, że zostawimy tak, jak jest, a to ze względu na to, że chyba tam nic nie podochodziło w tych światach, co są aktualnie. One po prostu zostały trochę poprawione. Te wszystkie bugi, nie? Natomiast wiecie, no nie ma sensu. Nową wersję zostawię dla was, jako, wiecie, nie mogę wszystkiego wam przechodzić. Liczyłbym na to, że wy weźmiecie sobie, zainstalujecie najnowszą wersję i na przykład w komentarzu mi napiszecie, co tam ciekawego, fajnego znaleźliście w nowszej wersji. Czego na przykład w tej nie ma. O! To by było całkiem, całkiem przyzwoite, no. O to chodzi, żebyśmy się bawili razem, a nie tylko, że ja. Więc zostaje ta wersja, która jest, kuźwa, spadajcie do cholery jasnej. No gdzie ty wolianty, kurde? Czemu tamten był taki duży, to ja nie czaję, no ale luz. Kantary. A, tutaj z tym bossem walczyliśmy, widzicie? A też śmieszny był. No dobra. Dobra, kochani, to zrobimy może w ten sposób. Zrobimy króciutkie cięcie. Ja szybciutko skoczę tutaj, polatam jeszcze, poszukam tych woliantów troszeczkę. Pozabijam ich, licząc na to, że trafi się troszeczkę tych serc, chociaż tak ja wiem. Nie wiem, z 3-4. Tak żebyśmy mieli backupa takiego, wiecie, że jak coś zginiemy, to chociaż jeszcze... U ty zostaw mnie w cholerę, no znowu ty! What the fuck? No, o co się... Automaton znowu, biedny, spadło mu się. Nie. Trolujemy automatony. Chodź! Jeszcze raz. O, wilku mowa. Dawaj, chodź tu. Ostatni woliant tego lata. Everdust. A co daje Everdust? Czekajcie. Ever... Mogę sobie w tyłek wsadzić. Mogę go zjeść? Nie. Jak czegoś nie można zjeść, to jest do bani. No, dobra, kochani. W takim bądź razie ja sobie tutaj na spokojnie ogarnę temat, pozabijam wolianty i jak trafię w końcu serce, to przechodzimy do dzieła, więc sekundę. Jestem z powrotem, kochani, parę fajnych rzeczy znalazłem. Udało mi się znaleźć 3 całe serca wolianta, weźcie, i to najśmieszniejsze z tych dużych, ja nie wiem, pamiętacie tego? Chyba z półtorej godziny, z godziny, kurna, latałem tutaj, zanim znalazłem, udało mi się, to znaczy zabić tyle,
Nie wiem, po co mi te Everdusty w cholerę. No są, bo są. Dużo poszło w cholerę. Ale wypadło mi coś takiego. Tylko nie wiem z czego za przeproszeniem, bo w końcu znalazłem po prostu w ekwipunku. Do czego to działa? Ła, skończ! Wow. To jest ciekawe, ale taki maszynowy. Ale kurde, on się zacina, ja nie mogę, wiecie. Druga rzecz to jest RPG. A, cholera, tylko jak to działa? A, chyba wiem. Chyba wiem. RPG, a cztery sztuki. Kurde, tylko jedna mi się zniszczyła, bo kopałem nią dziurę. Kurde, nie mam pojęcia. Chyba granaty. Ale to może być ciekawe. To trzeba będzie spróbować. No ale dobra. Jesteśmy tu, a oni... Kurwa, tam. Maleńki, maleńki siker. No. Dobra. Mamy serca Wolianta i jedziemy! Co to robi? Dzień dobry. Co się robi? Dawaj go! U! Fuck! Ale walnięcie! Uj. O! On najwidoczniej on nie lata. Albo się z... W ogóle coś, co się zlogowało, powinno być ich czterech. No dobra. Muzyczki nie ma. Teraz z flanki go! Ucio! Cienias! Okej. Halo. A ja tutaj jestem. I tu jestem. I tu jestem. Dobra, czekajcie, weźmiemy go od drugiej strony i gacia! Dziękuję. Dobroci. 2000 użyć 24. Czy to takie dobre? No niekoniecznie, mamy lepsze 27 i Sharpnessa, ale fajne, zostawmy sobie. No i oczywiście Guardian Statue. Tak myślałem, może jeszcze jednego? Może tym razem wyjdzie inny? Tu! Właśnie. Taki cwany jesteś? Oż ty kuźwa! Ale mnie... Skubany dziubnął! No i trochę... Zauważyłem, że jak tak latam w kółko, to on ma problem z namierzeniem mnie. I nie strzela, widzicie? Jakbym się zatrzymał, to tak tym czerwonym walił. Dobra, luz, slide. Ogólnie rzecz biorąc, coś jest zwalone, bo powinno być czterech guardianów aż. Taki czterech na raz w dodatku. Więc pewnie w nowej wersji... O, i znowu statuetka, dziękuję. Pewnie w nowej wersji to naprawią. Albo i nie. A, mam to gdzieś, natomiast... Bolało, bolało, bolało. Ajajaj. Tańcowali w... Pada też. Tańcowali zbójnicy w murowanej piwnicy. A! Pozdrawiamy wszystkich z gór. Tak, moich ziomków. No w końcu ja też jestem z gór. Musicie... Oj, shit! Shit, zaraz będę znizid. A, taki kurna. O, już mnie namierzył. Dostał. Trochę go tak weźmiemy. Weźmiemy go, rypniemy. Rypniemy. No, do tyłu nie będziesz strzelał, mój drogi. Oj.
Ty mały gnojku, jeszcze ty tam. Dwa strzały. I... Amen. Home right na metal. I już. Dobra, coś wypadło. Ten sam syf. Teoretycznie powinny jeszcze jakieś... coś wypaść. Bronie jakieś. Chyba trzy jeszcze. Na każdą broń jest 10% szansy, że wypadnie, więc nie jest źle. Ja sobie pomiędzy odcinkami, wiecie co, spróbuję troszeczkę sobie tutaj pozamiatać z nimi. No, mamy trzy. Pomiąchać nich tutaj. I może by się trafiło w końcu. Jak ładnie teraz, jak... Wariant, kuźwa. Myślę, że ja tego kuźwa nie widzę. Z nieba! O! Do... Shit! Ale to było dobre, ale urwał. Patrzcie na to. Namierzamy i... Co jest, kurwa? Wolarek! Uoo, kuźwa! No i nic, widzicie? No i tak jest. A trafiłem tych dużych, tych takich... trzy razy, i akurat trafiło się idealnie. Ja nie wiem, czy to z nich leci tylko, czy... Po prostu oni większą szansę mają na to i tak dalej. No trudno powiedzieć. Gdzie jest portal? Tam. Więc między odcinkami postaram się więcej nabić tych bossów. Uzyskać te wszystkie bronie z nich. Zobaczymy, co to jest. Bo na przykład mieczyk jest... Szczerze, on by był dobry na... Wiecie kiedy? Na początek gry. A na początek gry, kiedy na przykład... Chodzimy. Oj, kuźwa! Tak my nie będziemy się bali bili. O, nie ma mowy. Coś mnie ściąga znowu. Kurna, jeszcze... Seeker, który się teleportuje, no... Uwierzycie w to? Dobra. Gdzie jest portal? Ja chcę do domu. Tu. Okej, weźmiemy sobie to. Narra! Ciiiś. To po prostu było... What? Śnieg? Deszcz? Jak to dziwnie wygląda. To naprawdę dziwnie wygląda, powiem wam. Oczywiście musiało mnie przy okazji wywalić. Ach, ta, hard business. Dobra, idziemy do domu. A, właśnie, jeden z widzów mówił, że proponował mi nazwę dla pieska Niuniek. To mamy Niuńka. O, kurka Lusia, widzę tutaj. O, konkretny kapelutek. Właśnie, mamy przecież broń. Czekajcie, RPG, tu jest RPG. Nie, weźmiemy tą już zużytą trochę. Właściwie teoretycznie to możemy te... Kurde, będę je tu wyrzucał, bo tu już jest zamieszanie straszne. O! Ty! Lotto dziadu, gdzie ty jesteś? Lotto dziadu, halo! Gdzie jest Lotto dziad? A, tu jesteś, Lotto dziad. Giga kanon totem, dawaj! Całe dwie mogę. No dobra, zobacz. Ale lipa. Dobra, to tu zostawmy. O właśnie, czekajcie. Po kolei. Teoretycznie tak. Tu miałem grę. Wiedziałem, że mam gdzieś granaty. Kiedyś zrobiłem, myślałem, że tym można rzucać. Kurka, chodź no tutaj. Nie stój tutaj, bo ja tu chcę coś postawić. No już, do kąta. Znaczy, o. Może to tak zrobić? O! Fajnie wygląda. Ja akceptuję, że kolesia pokonaliśmy, więc ja się nie przejmuję. Dobra. Teraz tak, miecze. Tu mieliśmy miecze. No dobra, to też zrobimy miecze. Tutaj sobie zostawimy miecz. A właśnie, mieliśmy wypróbować tą broń. O co chodzi? O co kaman? Te dwie bronie właściwie, bo mamy dwie. Oczka urosły. Tak naprawdę nie wiem, po co mi one, więc mam to w dupie. RPG, uwaga, pająk.
Chodźo! Wow. Czekajcie, czekajcie. Koleś ma 32 życia. Odjąć 14... 15... 16 to jest 30... Jakieś 17-18 życia mu to zabrało. Czy to moje krowy pouciekały? No to wygląda, jak? Trendy. Demet, czemu mi krowy uciekają? Dobra. Trzeba by coś ciuknąć. Zaraz. Jeszcze dla testu. A testu. No nie będę... Chociaż lotto mam. O proszę, zombie. Świnek! Nie no, świnek ma 10 życia, tylko to efektu nie będzie, ale szczerze rewelacji nie widzę. Tu byłem? Byłem. Nie ma rewelacji z tą rakietnicą. Mieczem więcej zrobię, a tym to 20 aż robię, więc... Dobra, czyli to nie. A to jest wynalazek szatana. Szkoda, że tylko się zacina, bo... O, proszę. Muszę zmieniać broń, bo... Okej. Dawaj ich! Nic nie widzę! Nie, do dupy to jest. Bo ale broń palną, jeden strzał, ich nie ma. Dobra, czyli do domku i wrzucamy to do galerii. A w następnym odcinku, kochani, to wiecie, co zrobimy? Ha! Nie wiecie. Ja też nie wiem. Dobra. Tu broń palna. Czekajcie, która... Którą... A, RPG możemy wrzucić. A, tu wrzucić... O! Spoko luz! Dziwnie to wygląda. Mam skojarzenia. Dobra. Commander Helmet. A, to te komandora, co z tych szkieletowych bossów wypadało. Aj, dobra. Jeszcze powalczę może między odcinkami. Najważniejsze to teraz między odcinkami, żeby pociukać troszeczkę tych... jeszcze tych bossów latających, znaczy tym w Heavenie, tych czerwonych akurat, żeby zobaczyć, jakie bronie jeszcze wypadną, bo to jestem ciekawy, szczególnie te na odległość, bo... Ta jest dobra, 25 damage range, chociaż daje 20, ale jest dobre. Dobra, właśnie, mamy jeszcze tego, expa na nazwanie kogoś. To zostawiamy. Jak byśmy nazwali kolejnego zwierzaczka? Ha, miałem gdzieś to napisane, słuchajcie, nie mam pojęcia, wszystko gdzieś... Ja zawsze jak gdzieś zanotuję coś, to cholera jasna, szlak trafia. Edzio. Piesek Edzio? Edziu? Gdzie jest Edzio? Tu jest karp. O, tu jest karp. O, maskę ma karp. To tu będzie Edzio. No i moje kurka Lusia, widzę, wie co robi. Dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. I w następnym odcinku idziemy do nowego wymiaru. Haha, więc trzymajcie się. I pozdrówcie oczywiście znowu Norka. Hejka.